To drugie podejście, więc kapitan żeglugi szuwarowej Kot przedstawia. Ale kiedyś nagram prawdziwe intro. Tymczasem na wodzie już nie stojącej, ale płynącej. Tak, ożaglowanie rejowe będzie znacznie lepsze. Albo przynajmniej kil. Trzeba będzie wypróbować oba rozwiązania. No, czyli okazało się, że to nie Benetto, tylko Żanetto 54. Ogrom straszliwy. Po prostu jest. No nawet nie wiem, co powiedzieć. Wow. To się nawet nie zachwiało, jak wszedłem, bo nie miałem prawa. No, kurde. Mam mieć koję na dziobie. No, która najbardziej rzuca w trakcie zafalowania, ale w nocy nie pływamy, to raz. Dwa, nie wpadłem na pomysł, żeby spróbować popchnąć drzwi, czy tam pociągnąć, bo okazuje się, że kodem, a może nie być wcale zamknięte. Tak, i to jest ta moja kabina, gdzie moje chrapanie nie będzie nikomu przeszkadzać. O, w mordę. Jaki fajny pomysł. Półki na schodkach, albo schodki na półkach. Własna ubikacja, gdzie będę mógł spokojnie czytać. Tylko muszę się nauczyć to obsługiwać. Dobra. I śpiwór, a tu jakiś katamaran ogromny wypływa. Wow, lagun. O, fajnie i przytulnie. Troszkę wali od tego kibla chyba, a może to ode mnie. Dobra. Aha, światło, ale wejść na USB nigdzie nie widzę. No dobra, jakoś to będzie. Nie działa? Trudno. A tamten? O, nie sięgnę. Też nie. No dobra, trzeba będzie o tym porozmawiać. Albo się tak zawsze zmęczyć, żeby być zmęczonym i zasypiać od razu. No, tego trochę nie widać, ale jestem w prawdziwej marinie. To jest las masztów. Te światła wszystkie to są światła jachtów. Wow. No tak, ja ciągle z tym wow, wow, ale no... Tak, tu jest wejście do mojej kajuty. To po prostu dla mnie nowość, no. Nie wiem, czy może czuję się jak na filmie, czy co, ale no to takie niezwykłe. Wielki port pełen jachtów. I to takich naprawdę byczych. Dzień pierwszy, leje i straszą wiatrem do 35 węzłów. A to jest ta marina, która była w nocy. Katamaran o oznaczeniu 450F, ale te 450 to chyba szerokość jest. Jezus Maria, to jest wręcz niewyobrażalne. Tak, leje. W marinie wziąłem prysznic, ciepło jest i znaczy jest ciepła woda i w ogóle. Nawet gorąco, jakby ktoś chciał.
Lagun 44. Jezus Maria, panie Hawranek. Przecież te drzwi werandowe. Słuchajcie, jeżeli można, to przy wyjściu z portu przede wszystkim tak, żeby sternik miał widoczność, bo ja na razie tu nie widzę. No kurde, nie, ogrom łódki. No wiesz, no ja wiem, że tu się idzie, ale okej, okay, no. Zupełnie inne procedury bezpieczeństwa, zupełnie inne siły. Tutaj się nogami nie hamuje. Piszga tą majkę, w środku się zwłaszcza czuję. Aż dziwne. Co ja się wie? Jakie tam jest miasto na wodzie? Kurde, to jest wpływa do zadaru. Pewnie na kamerze nie widać wielkości tego ciągu, ale jest wielkość. Słońce się pojawiło. Płyniemy około 10 km na godzinę, czyli tyle ile Alucard, tylko że Alucard by się bardziej wysilał. Jak na razie, z całym szacunkiem dla Adriatyku, no to taki zalew włocławski. Tylko woda, jak marzenie, przeźroczysta po prostu. No dobra, fale chyba są troszkę dłuższe. Nie. Prawie identyko. Może by się tu lepiej pływało trochę Alucarda.
chyba zejdę do środka, bo praktycznie nigdy nie miałem okazji stać przy takich falach. No, kąt względem fal się zmienił, więc majwo mu zaczęło piszkać. Coś nadciąga, zmieniliśmy kurs, żeby sobie troszeczkę pohalsować. Zanim dopłyniemy do właściwie. No to stoimy na bojce. Głębokość 7 metrów. O, w tej chwili jest 5,8. I widać dno. Żeglowanie to taki zalew włocławski, tyle że z czystszą wodą. Tu Polacy. Także jest super, no łajba, łajba. Duża, dostojna. Jak się robi zwrot, to robi się go dostojnie. Jak się pochyla, też dostojnie. A największe problemy mi sprawiają właśnie to, że wszystko się robi na kabestanach, kurde balans, no. Tamci chyba też z Polski, coś jakbym słyszał, Polska. No i wszystko na kabestanach, kurde, bo normalnie to się nie da. No i zawsze zapomnę korby wyjąć albo odłożyć gdzieś tam, coś tam przyskuzować. No. Trochę nauki przede mną, ale to dopiero pierwszy dzień. A teraz mam nadzieję, że uda mi się zebrać, żeby wejść do wody. Pachnie, prawda? Mm-hmm. Na pewno nic nie mam mi pomóc? Myślę, że na dzisiaj wystarczy wrażeń. No. Treningowy.
Co znalazłeś? Wędzigowe nurkowanie. Co to jest? Słoik. Słoik. Dość parni są w środku. Zdechła. Żywą. Ośmiornica. Złapał rybę. Ja, ośmiornica. Ej, to się rusza. No przecież kurna, mówię, że żywa. No to patelnia. Olej, patelnia czerwona. Mogę zobaczyć? Możesz, tylko to trzeba. To ja bym chciał. A to miałeś słoik? Wziął ze sobą. Naprawdę? Nie, to jest jej mieszkanie. Jezu, ale co tam jest w środku, bo nic nie widać. Czy można to wyjąć, żeby pokazać ją w pełnej okazałości, czy nie bardzo? Cześć, nagrywa go, ja mam cały aparat. No, zrobiło jej się duszno, więc... Ale ty, ona normalnie z tych patrzy. Nie, mi się wydaje, że Michał ją trochę pokilał. Ja. No to spróbuj ją wyciągnąć jak chcesz. Nie, ja cię ugryzie. Nie, nie ugryzie coś. Będzie się nieprzyjemnie przysywać, ale nie ugryzie. Ona jest biedna, bardzo jest O, już, widzisz, chce. A jak to się smaży? To długo i namiętnie trzeba, wiesz, tłuc najpierw o ziemię i w ogóle, nie? Ale to nie ma sensu. Nie ma sensu. Tak, no. Jaka mocna. Ona się trzyma tam, ja? Tak, przysana jest do tego. Znaczy możesz... Nie bój się jej. Cię ugryzie. A zęby? Nie, znaczy ma tam taki jakby dziób, ale... Coś pod łódką ryby jakieś? Tu mało oko, widzisz? Nie, bardzo takie małe, wiesz, nie. Pokaż, gdzie. A możliwe, tak. A tam oddycha w ten sposób właśnie, jak tutaj ta woda idzie, o. O, widzisz, wciąga wodę tutaj i wypuszcza tym. No, zaczyna dyszeć. Dobra, wylej wodę i ona sobie wyjdzie. Nie, tutaj nie, wylej wodę do tego, nie? Nie, tutaj po prostu wylej na ten pomost. Zostawi tej słoik, ona tam mieszka. A była w słoiku? Była, no wylej, nic jej nie będzie. Mieszkała. Tak. Jak ona tam w słoiku? Ona... No i dawaj ją tutaj, dawaj tutaj, szybko, zanim wyjdzie. Tutaj. Patrz, idzie. Bo ona będzie wychodzić, no postaw ją tutaj, postaw, żebym wiedziała, że tu jest ten. Stały ląd. Widzisz? Patrz, oczka. No. Co ciekawe, ona, mózg ma rozproszony, nie tak jak my, tylko rozproszony i tak naprawdę najinteligentniejszą jej częścią są ramiona. Ona nie wyjdzie, bo ona jest cwana. Ona widzi, że my ją filmujemy. Myślisz, że ma tremę? No wyjdź, my cię tylko zobaczymy i popłyniesz sobie. Popłyniesz sobie w tym. No. Nie, ją do gara. To może, ją to może połóż słoik, no zobaczymy. Może, przecież kurde, w jednej małej ośmiorniczki połóż i tak się na nie najemy. No to po co? No połóż. No, chodź. O, zaraz się wyleje. Wychodzi. No. Ulala. Uważaj na nogę. Patrz, jaką wielko się robi. Wow! Ale wielka. O, idzie do wody. Poszła. Oj, zostawiła, widzicie? Plamę taką, no. No. Ej, rzuci ten słoik. A tu Ej, mała ośmiornica. Co to? To jest... Co? Nie, to musza ślimaka. Wrzuć do wody. Tu jest pełno tego syfu, kurde. Jakieś 10 kilogramy puszek, wszystkiego. Ta. No i tyle by było z dzisiejszych przygód. A czemu ona ten wypuściła ten dla obrony? To znaczy są różne wersje, ale tak naprawdę to jest taka zasłona dymna. Ślad po eksplozji kawiarki. Tutaj wszystko było w kawie. Podłoga również. O. Jesteśmy w trakcie sprzątania, to znaczy oni sprzątają, a ja filmuję, tutaj też. Także dzieci, pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. Tak, tu podłoga, wszystko tam, na biało, gdziekolwiek po prostu. A idź. O, kawa, jakby ktoś chciał zlizać. Jać. Także, a tam jest kuchnia, więc poszło ajć. A, to nie pierwszy wybuch tej kawiarki, więc chyba trzeba będzie pamiętać, która to jest, żeby nie... Nie, ale tą górę.
Nie, no przestań, nie mówimy. Nie, nie, nie. Nie, wy macie dużo. To jedno proste, potrzebna jest jedna parówka. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Teraz wielkie sprzątanie. Rany. Po prostu wszyscy jedliśmy w kokpicie śniadanie. No jakbyśmy jedli je w środku, no to byłaby... No, a teraz... Kąpiółka we wodzie znowu. Zobaczymy, co będzie ciekawego. Czy coś będzie w ogóle ciekawego. I... Płyniemy chyba dalej. Wiatru nie ma, ja bym tutaj został, tylko zwiedził, bo tam dalej gdzieś koło wyspy jest wrak. Znaczy koło tego cypla, to nie wyspa. A gdzieś tutaj jest nasza kotwica, ale woda. Nie żebym tylko ja musiał tak dziwnie wieszać, bo po prostu na całej łajbie nie ma żadnego wieszaka. Dostałem na pamiątkę rejsu.
jest? Pozdrawiamy z Ewacji. Krzysiek, Sternik. Wsypałeś mnie, kurczę. Nie było, że na żadnych kurczach steruje. Załoga popłynęła do miasteczka, a ja stwierdziłem, że się zdrzemnę, bo po nurkowaniu zwykle jestem w stanie, w którym mogę się tylko zdrzemnąć. Nawet troszeczkę drżałem z zimna. No i na ten czas zająłem prawie cały kokpit. Kołdra, poduszka, telefon, żeby sobie poczytać książkę. Rzeczy po nurkowaniu do wyschnięcia. Również ręcznik, więc... luzik. Mam godzinkę luzu. Cisza, spokój, nikt nic nie mówi. Fajnie. Wasze zdrowie sokiem pomarańczowym. A miejscowość Ist się nazywa. Przez I. Port jest. Omal się nie, ale my chcieliśmy stanąć na bojkach i okazało się, że to są bojki od kąpieliska, a nie do cumowania. No ale tytułem oszczędności stanęliśmy na kotwicy. Tam będę musiał sprawdzić, bo to wygląda jak jakiś amfiteatr. A na szczycie, o proszę, kościół. Ciekawe, czy tam ludzie wchodzą, żeby się modlić, czy tylko tam ksiądz ma mieszkać. Może dba o parafian, żeby byli w dobrej kondycji. Ist. A tu katy. Co to jest katy? Katy. Być może nie widać tam. Bo jeden kościół jest tutaj na dole. Dobra, śpiulkać. Co nie pospałem, siesta. Taki stabilny, jak? Zapraszamy. Proszę Państwa, zapraszamy.